Fotografia także może być formą sztuki, dlatego nie dziwi, że Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej zaprasza swoich zwiedzających do zabawy. Od 20 kwietnia do 14 maja każdy, tu muszę podkreślić, może przyjść, zrobić fotografię tejże rzeźby i przesłać nam 3 zdjęcia. Obecnie nie można fizycznie odwiedzić wystaw prezentowanych w budynku przy ulicy Kopernika w Radomiu. Jednak cały czas widoczna jest eksponowana na tarasie rzeźba Marii Koras, nazywająca się po prostu Tańcz. Jest to figura tancerki, która się porusza, lekka, zwiewna, biała figura. I w momencie, kiedy otwieraliśmy pokaz tej pracy, powiedzieliśmy, że no, ponieważ ona jest taka fajna, zwiewna, lekka i na tarasie, na dużej przestrzeni, ogłosimy konkurs fotograficzny właśnie na tą rzeźbę. W konkursie udział mogą wziąć zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy. Dla autorów najlepszych prac przewidziana jest nagroda. 4 maja chcemy jakby rozstrzygnąć już, kto wygrał ten konkurs i jakie są kolejności dalej. Nagrodą główną jest 1000 zł. Osoba, która najlepsze zdjęcia przyśle, dostanie taką kwotę. Same pozostałe będą wyróżnione. Tu jeszcze jakby, co będzie w tych wyróżnieniach, na pewno jakieś dyplomy. Zwycięskie prace zostaną udostępnione w internecie na stronach elektrowni. Jeśli obostrzenia pozwolą, może uda się zrobić wystawę na żywo. Możliwe, że wrócimy do tego tematu i pokażemy, zrobimy jakby reprodukcję, wydrukujemy i pokażemy na małej jakiejś wystawie te najlepsze prace, żeby na każdy miał możliwość zobaczenia. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie mcsw-elektrownia.pl.